Rozmowa niezależna jest seksowana. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Ryszard Makowski, satyryk, pisarz, publicysta, tancerz. Tancerz. No, ten tancerz tak. To był żart taki. Znaczy, no, czasem tam... No, żartem, ja zapamiętałem, że mam tak przedstawić. No dobrze, nie, dobrze, ja się albo nie, rozmawiamy nie poważnie. Wymigu, albo... Nie wymiguję się, chociaż dzisiaj tańców nie obiecuję. Panie Ryszardzie, pan powie szczerze, jak pan sobie radzi z tym napięciem? Dlatego, że tak, ja w oczekiwaniu na to, aż pani premier ogłosi tych trzech nowych ministrów. Proszę pana, ja sobie tutaj nawet przy tym obrzydzaniu skórkę zadarłem w jednym miejscu. Jak pan to wytrzymuje? No, wie pan, ja to ja, ale jak to wytrzymuje pani premier? Bo pan to sobie zadar skórkę, a ona to sobie tam już może zrywać praktycznie wszystkie skórki i paznokcie mogą być też w niebezpieczeństwie, jeśli chodzi o obgryzanie. Może nie obgryza, nie wiem, ale na tą nerwówkę, ja, jaką ja pamiętam, ma... Przepraszam, ja pamiętam, ona mówiła, ona jak ma sytuację taką stresującą, to się rzuca na matę. Tak, tak, to też słyszałem. Kojarzy pan. No tak, ale myślę, że teraz będzie ciężko rzucać się na matę, bo tu trzeba jeździć od jednego pałacu do drugiego pałacu, czyli od tego dużego pałacu do tego małego swojego, musi tam dojeżdżać. No więc ja jej trochę nie zazdroszczę, powiem uczciwie, bo tak jak oni się w to wszystko wkalapućkali, wydawało im się, że rządzenie Polską to jest takie, o, co, my nie potrafimy, no okazało się, że nie potrafią. I nie dość, że nie potrafią, to jeszcze im się ten cały sufit pięknie wali na głowę. Ja jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Jak patrzę na przykład na pana ex-już prezydenta, praktycznie pana Bronisława Komorowskiego, który ma taką minę wygaszoną całkiem, no jakoś tak się, sam się wygasił, mam dużą satysfakcję, ponieważ nigdy tych ludzi nie poważałem. Zawsze uważałem, że to jest jakieś bardzo mętne środowisko, za którym nie wiadomo kto stoi. Nazywałem nawet, może to było trochę nieładnie, nieelegancko, ale nie mogłem sobie odmówić, nazywałem nawet pana prezydenta jego kukiełkowatość. Drugą taką osobą, na którą patrzę z przyjemnością, jak spokojnie nurkuje bez spadochronu, to jest pan Radosław Sikorski, który jeszcze niedawno miał być szefem NATO. Jeszcze niedawno miał mieć jakieś prestiżowe funkcje w Europie, a poza tym to wygaszenie tego mandatu europosła panu Andrzejowi Dudzie. To było naprawdę takie w ramach dożynania watachy, takie małe, takie no, co to dużo mówić, zwyczajnie podłe, nie, prawda? Niewiele mógł zrobić, niewiele mógł zrobić pan Radosław Sikorski jako marszałek w związku z tym, że Duda wygrał, no ale właśnie wygasić mandat mógł od razu. Mógł się tak po prostu jakoś tam odgryźć. Ale wie pan co, on jest były generalnie w ogóle Sikorski, bo to jest tak jak pan mówi, szef NATO, minister spraw zagranicznych, marszałek jakby nie było. Tylko ja nie rozumiem, przepraszam bardzo, ja naprawdę proszę mi wierzyć, że to nie żem się nad panem znęcał jakoś szczególnie. Ja wszystkich, tak, ja wszystkich o to pytam, bo ja tego nie rozumiem po prostu zwyczajnie. Po pierwsze, dlaczego Kopacz odwołała tych ministrów, bo ona mówi, że w związku z aferą taśmową, że teraz, afera taśmowa była rok temu. Po drugie, jak to jest możliwe, żeby Kopacz jako premier dymisjonowała tego Sikorskiego, który jest marszałkiem? No to właśnie to też, to już poruszałem nawet w różnych tam swoich dywagacjach na Twitterze, no czy nawet tam w artykułach w polityce.pl, które pisuję, że to właśnie jest bardzo dziwna sytuacja, że czwarta osoba w państwie, ponieważ pani premier jest czwartą osobą w państwie, odwołała drugą osobę w państwie. W sytuacji, kiedy pierwszej osoby w państwie praktycznie nie ma, bo pan Bronisław Komorowski dopiero dzisiaj się tam zebrał, żeby ich zaprosić, żeby porozmawiać. O czym będą rozmawiać, to ja nie wiem, no ale na pewno sobie bardzo fajnie porozmawiają jako ludzie, którzy już niewiele mogą, no. Bo ani pani premier już za dużo nie może, ani pan prezydent ja już za dużo nie może. Byłego pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, dlatego że proszę pana, ja no też pana zaprosiłem. To jest bardzo przyjemne zapraszać ludzi, naprawdę. No tak, tak się siada, się rozmawia. Mnie trochę swędzi nos, więc być może się nawet pokłócimy, no bo jak mnie nos swędzi, to się pewnie albo z kimś pokłócę, albo się napije. Picia nie planuję dzisiaj, no ale też kłócić bym się z panem nie chciał, no. Tym bardziej o kogo. O pana prezydenta Komorowskiego, czyli na pewno nie będziemy kłócić. No, ja tak jak mówię, ja patrzę na to wszystko z satysfakcją, ponieważ to jest tak, że to dno moralne, do jakiego doprowadziła tutaj ta ekipa rządząca, ta platforma, ten cały pałac prezydencki, gdzie pracuje, nie wiem, 700 czy 800 osób, 180 milionów dotacji rocznie. To jest więcej niż na króla Norwegii razem z jego świtą wydają. Tam wydają 110 milionów na króla. My na naszego króla wraz z małżonką wydawaliśmy, nie wiem jak teraz będzie wydawać, 180 milionów. To jest naprawdę dużo pieniędzy. Przez to być może jakieś dziecko nie zje kanapki, no, bo gdzieś te pieniądze zostaną rozdrapane. To nie jest tak, że to są niczyje pieniądze, prawda? To są jakieś pieniądze z jakiejś wspólnej kasy. Dlatego też tak patrzę z ogromną taką odrazą na tych wszystkich ludzi Platformy, którzy chodzili po tych lokalach, płacili nie wiadomo jakie rachunki za
za te posiłki, za te wina. Tu nie, tutaj no, będę, przepraszam, bardzo. Wiadomo jak. Mówię, w sensie nie wiadomo, chociaż wiadomo, że to były, nawet dochodziły do paru tysięcy te rachunki. Tak. No więc po prostu, czy ci ludzie nie rozumieją tego, że to są jakieś wspólne pieniądze, że jeżeli oni te pieniądze za przeproszeniem przechlają i przeżrą, to gdzieś tam jakiś dzieciak może nie dostanie, tak jak mówię, na kanapkę, może jakiś rencista nie dostanie tej swojej renty, bo będzie trzeba mu jakoś tam dać symboliczną, może trzeba będzie artystom uzysk zabrać, żeby można było coś przeżyć. To znaczy, no, że to jest coś niebywałego. Skoro pan tak mówi, to znaczy, że pan się nie czuje przeproszony przez panią premier. Nie, no tutaj to akurat, to mnie pan stara się obrazić, bo... Tak, staram się, bo pani, chciał pan, żebyśmy tak, no tak, bardzo. Bo pani premier przepraszała tylko członków Platformy, no. A ja nigdy członkiem Platformy nie byłem. A wie pan, ja słyszałem, że oni mają ten manewr marketingowo-polityczny pociągnąć i przed wyborami pani premier osobiście będzie przepraszała każdego. Od drzwi do drzwi? Tak. Skalkulowali, że to nie jest duży koszt. To jest 100-kilkanaście mieszkań gdzieś tak w skali kraju. To się może udać. Dlaczego 100-kilkanaście? No, chodzi o tych wyborców Platformy. A, że ich tylu zostanie, tak? No, chyba no, tak. No, ja też tak myślę, że co prawda, wie pan, no, jest taka ekipa, bo zawsze się mówi o sekcie smoleńskiej, prawda, że to sekta smoleńska, to nie wiadomo, o co im chodzi. Ale jak ja patrzę właśnie na niektórych zwolenników Platformy, to myślę, że u nich to zacietrzewienie, to właśnie ta pro-platformerskość, taka no, posunięta do kompletnego idiotyzmu, sobie powiedzmy uczciwie, jest zdecydowanie większa niż jakaś tam ideowość po tej prawicowej stronie, którą my tam ogólnie reprezentujemy. To nie jest całkiem serio i poważnie. Rozmawiamy. Tak. To nie jest tak, że oni potrafią wyłącznie, już tylko po tych ostatnich latach poruszać się w tej estetyce tego przemysłu pogardy i nic innego nie umieją? Myślę, że coś w tym jest, że tak sobie to wszystko naukładali w głowach, zresztą no, dzięki tam odpowiednim gazetom, odpowiednim telewizjom. I to jest najśmieszniejsze dla mnie to, że ci ludzie, jak czasem rozmawiam z tego typu ludźmi, to oni mówią dokładnie to, co było powiedziane w TVN-ie albo napisane w Gazecie Wyborczej. I oni to uważają, że to są ich poglądy. Ja na przykład czasem jak mówię, to słuchaj, no możemy porozmawiać o wszystkim, ale na przykład nie używajmy w ogóle postaci Jarosława Kaczyńskiego. Bo to jest tak, że w większości tych ludzi to jest tak, że są dwa zdania i w trzecim zdaniu już jest, a Kaczyński to tutaj rządza władzy, nienawiści i tak dalej, zamykać do więzienia. Po prostu ci ludzie są gdzieś tam, no według mnie troszeczkę skrzywdzeni. Bo oni są najbardziej skrzywdzeni. No. My chyba nie, no. My może estetycznie jesteśmy trochę skrzywdzeni przez to, że musimy się obracać w takiej rzeczywistości, a nie innej. Natomiast im zrobiono krzywdę, bo im tak namieszano w głowach, że oni będą musieli przejść jakąś poważną terapię, żeby wrócić do jakiegoś normalnego rozróżniania dobra, zła, faktów, takie, które się wydarzyły i takie, które były wyimaginowane. No, ale myślę, że to się da. No. To jest kwestia wyłączenia tych właśnie takich, no... wyłączenia tych mediów, które odpowiadają za propagandę, że to trzeba odłączyć. No, jeżeli ci ludzie będą mieli to odłączeni, oni oczywiście przeżyją taki szok w pewnym momencie jak narkoman pozbawiony jakiejś tam możliwości dostrzyknięcia sobie, czy tam dowąchania czegoś, natomiast powoli się resocjalizują. Też jestem za tym, żeby odstawiać tak etapami, nie od razu. Skoro pan tak do mnie mówi, to ja pana zapytam, proszę pana, trudne pytanie panu zadać. Tak jest. O czym pan myśli? Dlaczego pana o to pytam? A, pan się śmieje. Bo na Facebooku nie, jest tak, często tak jest, o czym teraz myślisz, jest takie w okienku. Właśnie, panie Ryszardzie, o czym pan teraz myśli? Dlatego, że wicepremier, przywódca ludowców, znowu mnie ten Janusz Piechociński, muszę się podrapać. Pół Europy pyta, kto to jest Piechociński, powiedział dzisiaj, muszę się skupić, żeby zacytować, warto myśleć o racjonalności. To znaczy, przed chwilą już był podział na Polskę racjonalną i radykalną. Nie, on odpowiadał na pytanie dziennikarza, czy PSL będzie za rozwiązaniem Sejmu i tak dalej. No i tam potoczyście odpowiedział, że to jest pomysł irracjonalny i generalnie, że warto myśleć o racjonalności. Czy pan myśli o racjonalności? Znaczy, ja nie wiem, jak jest pojmowana ta racjonalność. No. A to pan bardzo trudno odbił to pytanie, proszę pana. No tak, bo proszę mi wytłumaczyć, czym jest racjonalność w pojęciu Janusza Piechocińskiego. Ja pana nie doceniłem, to ja się poddaję. Przepraszam najmocniej, ja cofam to pytanie, jego nie było. Widzę, że pana nie porywa patos naszych czasów jednak. Znaczy, pana. Patos mnie porywa, tylko nie porywa mnie pan Janusz Piechociński. Znaczy, on miał podobno duże osiągnięcia jako grzybiarz. Ja myślę, że gdyby się tego trzymał, to no może dla lasów to nie byłoby za dobrze, no bo by je tam ogołacał. Tak, Komorowskiego do Budy Ruskiej, Piechocińskiego na grzyby, a Kopacz do Radomia, tak? Znaczy,
Myślę, że no też nie chciałbym robić krzywdy ani budzie ruskiej, ani tym lasom naszym, ani temu, no to raczej do Szydłowca, bo pani, pani premier raczej do Szydłowca, więc nie chciałbym tym miejscom też robić krzywdy, obarczając ich takimi osobami. Natomiast no, generalnie chciałbym, żeby tacy ludzie z tej naszej polityki wreszcie zniknęli. Po prostu to jest to, co Andrzej Duda pokazał. Zupełnie inna osobowość. Zupełnie inny człowiek w stosunku do tych, do których nas przyzwyczajono ostatnimi laty, jako tych takich najważniejszych włodarzy. No. I tu jest zupełnie, według mnie, inna kultura. No. Przemysł Pogody już jest włączony. Już to działa. Już są te akcje wyśmiewania Dudy w związku z tym, że na czworakach hostię ratował i tak dalej. No, nawet w kabaretonie no, niejaki Robert Górski postanowił sobie też tego pożartować. Zresztą to w ogóle to, co zrobił, ja widziałem, bo z zawodowego tam jakiegoś takiego odruchu to oglądam. No, najpierw były jakieś, najpierw były jakieś takie prymitywne żarty seksualne. Potem było puszczone habemu z papam, a potem było, że Andrzej Duda też zostanie prezydentem. Też zostanie papieżem, bo podnosił hostię z ziemi. Także naprawdę no, takie żarty, że no, to troszeczkę się jednak mimo wszystko po Robercie Górskim spodziewałem troszkę wyższego poziomu. No. Z czego to wynika? Czy to jest tak, że oni się tak chcą za wszelką cenę popodlizywać tym z tej, duży cudzysłów, tym z tej elity? Nie, to jest tak, że w telewizji, z tego co ja tam wiem, jest taka, jest pani Becia Harasimowicz, ona ma taką teorię, że trzeba wszystkim przyłożyć porówno. No. Że trzeba porówno. To nie można tak, że na przykład widzimy, że jeden się pośmieje z Komorowskiego, a drugi się pośmieje na przykład z Andrzeja Dudy, prawda? No bo tak powinno być, no na tym polega wolność. Jeden się śmieje z tego, drugi się śmieje z tego. A tam jest tak, że musi być porówno. No więc jak coś tam powiedział wcześniej, że Platforma spadła na dno, z czego ludzie się tam pośmiali, no to doszedł do wniosku, że no musi jakoś wyrównać, żeby ta równowaga była zachowana, więc trzeba teraz przyłożyć Andrzejowi Dudzie. Natomiast zrobił to w sposób, no co to dużo mówić, bezmyślny, a szkoda, bo Robert Górski miał wiele bardzo fajnych i naprawdę brawurowych skeczy i to się z przyjemnością oglądało. A co pana, przepraszam na emocje, nie widziałem. Nic z tego Opola nie widziałem, w ogóle. No, w ogóle nic nie widziałem. Ja panu powiem, że pan nie żałuje, bo kiedyś było takie hasło, Lenin wiecznie żywy, a Rodowicz go przetrzymała. Ja chciałem kawałek obejrzeć tego koncertu z piosenkami Przybory i nie dałem rady po prostu. No, nie, no bo to był koncert, to są tak świetne piosenki, że ciężko jest zupełnie je paprać. To jest taka sprawa. Natomiast to był koncert dobry do teatru. No. Gdzieś takie koncerty powinny być w telewizji pokazywane raz na miesiąc, raz na tydzień. To powinna być norma. Tego typu koncert, elegancki, fajny, powinien być w telewizji. Ale nie w Opolu. Ja tam parę razy miałem okazję występować w tym Opolu i wiem, że tam ludzie jednak czekają na to, żeby się normalnie, entuzjastycznie pobawić. No. I to powinno być zrobione. Natomiast z tego Opola w ogóle zrobiono skansen. Bo gdyby nie było PRL-u, to byśmy nie mogli mieć w tej chwili festiwali opolskich. Bo ostatnie festiwale opolskie odbywają się pod hasłem jakiegoś tam lecia. Albo 40-lecie, albo 41-lecie. Teraz było 90-lecie Polskiego Radia. Jeszcze niedawno, pamiętam, było 80-lecie Polskiego Radia. No tak pewnie z 10 lat temu. Tak jak sobie to liczę. Tak, no. Ale to po prostu jest tak, że gdyby nie PRL, to by się te festiwale nie mogły się odbywać, bo nie byłoby co śpiewać. No. Zresztą no, to, co się działo na koncercie Skaldów, kiedy po pierwsze to Skaldowie sami tam trochę zaśpiewali, Golec Orkiestra też zaśpiewali i to jeszcze było jakoś wszystko do przyjęcia. Natomiast wypuszczono jakichś tych takich młodych, zdolnych, no to co oni wyprawiali z piosenkami Skaldów. To są trudne piosenki, to jest kompozycyjnie... Ale tam taki duet, który wygrał dlatego, że tę piosenkę zaśpiewał w formie zbliżonej do oryginału. I nie trzeba było tam kombinować aż z tymi piosenkami, aż tak, no można było troszeczkę aranżację zmieniać, ale to nieważne. Na szczyty osiągnęła pani Agata Młynarska jako prowadząca, gdy zapytała się braci Zielińskich, czy może mają w Radomiu, który pan tak tutaj no, już podkreślał, że takie miasto mamy tutaj Radom, że czy nie mają w Radomiu dzieci, o których nie wiedzą. To była a propos fanek, które jeździły za nimi właśnie do Radomia, więc to zrobili takie oczy, tak się patrzyli o tych dzieciach. Żartobliwie nie zapytała oczy, tak? Chyba nie właśnie, może to miało być żartobliwie, ale wyszło tak jakoś, że no tak jak mówię, no Andrzej Zieliński, Jacek Zieliński mieli takie oczy. Ja zresztą no,
to już widać, nie da się ukryć, na Skaldach się wychowałem. To jest tak piękna muzyka. Oni są w dobrej formie. Zamiast im dać zaśpiewać na to 50-lecie 40-minutowy koncert, tam coś może dołożyć, może to... No to nie. Poza tym, no, ten festiwal w Opolu przebiega pod tym hasłem, że musi wyjść prezes, musi wyjść dyrektor, musi wyjść wiceprezes i to jest tylko w zasadzie takie, no, to śpiewanie tam jest takie tylko podprowadzenie, że wyjdzie prezes. No, wychodził prezes Juliusz Braun. Trochę nie wiem dlaczego, bo podobno już go tam zmienili. Już podobno została... Ktoś inny został już wybrany na prezesa. No pół roku to wychodzenie, no to wie pan, no, no, bądźmy ludźmi. Tak, może też się tak nie co spodziewał, pan, jak jego szef Bronisław Komorowski. Co pana rozbawiło ostatnio? Co pana rozśmieszyło? Żeby tak nie było, że tylko narzekamy. Wie pan co, no tak, żeby mnie tak rozśmieszyło do łez, no ja już niestety mam ten defekt, że tak, no, nie tak łatwo mnie rozśmieszyć. No. Na pewno w jakimś stopniu, tak jak mówię, zadowolenie mi sprawia to, że w Polsce ta opatrzność powoduje to, że dochodzimy do jakiejś takiej, no chyba... równowagi przyrodniczej, że ci, którzy byli niedobrzy, którzy naprawdę, tak jak w bajkach, ci, którzy po prostu się tam nie sprawdzili po tej stronie dobra, dostają teraz zapłatę i to powoduje na pewno mój dobry nastrój, a także to, że widzę, że w Polsce jest taka fala czegoś lepszego. Mam takie wrażenie, to może nie jest aż tak porównywalne, we wrześniu 1980 roku, po podpisaniu porozumień gdańskich, czuło się w Polsce taką atmosferę, ludzie na ulicach zupełnie się inaczej na siebie patrzyli. No. Tak jakoś to było takie, bo ludzie za komuny jednak byli zastraszeni, co to dużo mówić. Tak nie każdy się tak chętnie dzielił swoimi poglądami, jak ja teraz tu z panem redaktorem, prawda? I było tak, że i to było tak już na ulicach, w kolejkach, było widać, że takie jakieś to porozumienie. I teraz właśnie to nawet trochę jeździmy z Marcinem Wolskim, promując naszą wspólną książkę. Właśnie? Nie wiem, no chyba dobrze. Tak? Nie wiem. Jeszcze nie mam żadnych rezultatów z firmy. I wywiad rzeka z Marcinem Wolskim, to państwo pamiętają, tak, że tak, prowadził Ryszard Makowski. Striptiz nadredaktora, to się tak nazywa. No i to, no, może spotykamy się z ludźmi bardziej po tej naszej stronie, no bo to wiadomo, że przychodzą raczej te osoby, które nas tam znają, akceptują, a nie inne. Ale widać po tych ludziach ten oddech. To jakieś to świeże spojrzenie, to jakieś takie, no to, że ten świat wierzy trochę inaczej, bo jednak chcę to dużo mówić, no to panowanie Platformy takie na wszystkich, tak jak to się mówi, polach eksploatacji ładnie, powodowało też takie pewne przytłoczenie naszej strony, no bo było takie to wrażenie, teoria tak, była taka, że PiS już nie wygra żadnych wyborów i tak dalej, też mi tam... w internecie też dopisywali tak tam różne takie niemiłe rzeczy. Oj, właśnie takie rzeczy mnie śmieszą. Jak mi tam dopisują takie różne tam, ty bez talencie, ty grafomanie jeden, właśnie pod piosenką Pakuj się Bronek, jak mi tam podpisują, ty grafomanie, to ja się z tego naprawdę cieszę, bo to zawsze było tak, że takim podstawowym zarzutem to była ty grafomanie i amatorzy. To, że to jest amatorszczyzna i grafomaństwo. To był taki podstawowy zarzut. No i tak to mnie, znaczy nie to, żebym był jakimś tam automasochistą, ale to mnie tak trochę bawi, że komuś się chce jeszcze tak wyżyć. No. W najbliższą, jeżeli czegoś nie przekręcam, w najbliższą sobotę, bo wspomniał pan o Marcinie Wolskim, w najbliższą sobotę będzie można Marcina Wolskiego, Ryszarda Makowskiego, Jana Pietrzaka, z Ewę Dałkowską i Staszka Klawę. No z tym, że tu z Marcinem Wolskim będzie pewien problem, bo się okazało, że on się nie dopatrzył tego, że my występujemy 20 czerwca, a on 19 w nocy jednak wyjeżdża. A, no, to może Marcina, nie wyjechać. Marcina no, wyjeżdża do Norwegii, także że to... Nie zdąży wrócić. Tak. Może nie zdążyć wrócić. 20 w sobotę najbliższą w dobrym miejscu. Tak. Co to jest dobre miejsce? Dobre miejsce to jest takie chrześcijańskie centrum kultury na Dewajtis 3, bardzo prężne. Tam działa pan Marcin Królak, ksiądz Jankowski i, no, i to jest bardzo prężne miejsce, w którym nam się świetnie występuje, ponieważ no, co to dużo mówić, Jan Pietrzak nie jest rozpieszczany, jeśli chodzi o możliwości wystąpienia w Warszawie. No, występowaliśmy w Cafe Mozaika, ale Cafe Mozaika poszło do remontu i Jan Pietrzak chce zakończyć 48 sezon kabaretu pod egidą, imponująca liczba, w dobrym miejscu i tam już to występowaliśmy jednokrotnie, zawsze było bardzo przyjemnie. O który jest ten koncert? O 17. O 17 w dobrym miejscu, Dewajtis 3? 20 czerwca. 20 czerwca, Ryszard Makowski zaprasza. No w imieniu Jana Pietrzaka oczywiście. Marcina Wolskiego może nie być, ale będzie Jan Pietrzak. Bardzo uprzejmie dziękuję. Wie pan co? Cieszę się, że sobie z panem porozmawiałem. Odstresowałem się trochę.
w tym oczekiwaniu na to, kto będzie nowym ministrem. No ja się zestresowałem, bo tak patrzę, tu mi mankiet wystaje, tu nie mam mankietu, ale ja mam tutaj drugi mankiet. Jest tak, że mi się koszula urwała, proszę bardzo. Może tak trochę teraz, o, chociaż pożegnam się z państwem kulturalnie, a potem, no i się podrapię w nos, żeby też było tradycyjne. A potem zdejmiemy marynarkę i pokażemy, jak to jest tam, może podszycę. Nie, mam mankiet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.